Słuchacie? To dobrze. Jak wiecie, pierwszą nagrodą jest Cadillac Eldorado. Chcecie zobaczyć drugą? Jest nią zestaw noży do steków. Trzecia nagroda, tracisz pracę. Jeszcze ci do śmiechu? Za te zlecenia dobrze płacą. Łapcie adresy i sprzedajcie im ziemię. A nie, to jesteście gównowarci i wylatujecie z hukiem. Zlecenia są słabe. Zlecenia są słabe. To wy jesteście słabi. Pracuję w tym 15 lat. Walcie! Tak się nazywam. A wiesz dlaczego, chłopaczku? Bo ty przyjechałeś tu Hyundaiem, a ja BMW za 80 tysięcy dolarów. Tak się nazywa. A ty nazywasz się Majster Bieda. Nie przetrwasz w dżungli? Nie dobijesz targu? To idź się poskarżyć żonie. Bo w tym życiu liczy się tylko jedno. Podpis na kontrakcie. Słyszycie mnie? ZDT! Z zawsze D, dobić T, targu! Zawsze dobić targu. Zawsze dobić targu. A, I, D, A. Atencja, interes, decyzja, akcja. Atencja! Czy mam waszą atencję? Interes! Czy jesteście ciekawi tego biznesu? Jasne, że tak, bo albo zawieracie umowę, albo won na bruk. Decyzja. Podjęliście decyzję? To działajcie! Akcja. Działajcie! Myślicie, że manna wam spadnie z nieba? Jeżeli ktoś się do was zgłasza, to znaczy, że chce dobić interes. Oni tylko czekają, żeby dać wam swoje pieniądze. Weźmiecie je? Czy macie jaja, żeby je wziąć? Widzisz ten zegarek? Zarobiłem 970 tysięcy dolarów. A ty? Widzisz, koleżko? Oto kim jestem. A ty jesteś nikim. Miły gość. Sram na to. Dobry ojciec? Idź do domu bawić bachory. Chcesz tu pracować? Dokończ sprawę. A nie, to won. Mając wasze zlecenia, zrobię dzisiaj 15 tysięcy dolarów. Dzisiaj. W 2 godziny. Potrafisz to? Proszę. Pokażcie pazury, sukinsyny! Wiecie, co to znaczy sprzedać nieruchomość? Trzeba mieć jaja ze spiżu. Myślicie, że forsa leży na ulicy. Schylcie się. Macie ją. Macie dzisiaj spotkania? Dobijcie targu. A nie! To będziecie mi czyścić buty. A wiecie,
Co będziecie mówić, siedząc przy barze? A... Kiedyś byłam agentem. To ciężki kawałek chleba. To są nowe zlecenia dotyczące posiadłości Glengarry. Dla was to szczere złoto. Ale wy ich nie dostaniecie. A wiecie dlaczego? Bo byłoby to równoznaczne z wyrzuceniem ich w błoto.